Ja chcę wam coś powiedzieć dzisiaj na temat taki temat, który dotyczy nas teraz. Wiecie, wielu z was przyszło tutaj, kiedy zaczęliśmy budować wspólnotę, potem też inne kościoły w Polsce. Właściwie kościoły w Polsce wcześniej, wspólnoty później tutaj. Zaczęliście się łączyć z nami, być razem, zaczęliśmy tworzyć jedną rodzinę wielką. Zaczęliście przyjmować Boże światło, być uzdrawianymi, uwalnianymi. Zaczęliście odnosić sukcesy i odpoczywać. Tak jak w tym proroctwie, które rano wyświetlaliśmy. Że to będzie znakiem dla was, że będziecie jeść w tym roku. Wyżywienie będzie zboże samorodne, czyli w ogóle zboże samorodne to było zboże, które rosło bez siewu. Będzie to było samorodne zboże. Bóg powiedział, nie będziecie siać i zbierać, a będziecie mieli zboże. W drugim roku zboże dziko wyrosłe, to znaczy takie zboże, które w wyniku tego samorodnego zboża, w wyniku tego, że tam nastąpił zasiew z niego, też bez użycia rolników, wyrosło. Lecz w trzecim roku będziecie siać i żąć i sadzić winnice i pożywać ich owoce. I do tego doszliśmy przez 3 lata. Doszliśmy do tego, że wielu z was odpoczęło i zaczęło naprawdę być w takim miejscu dobrobytu wewnętrznego i zwycięstwa. Nauczyliście się też walczyć, nauczyliście się przebijać przez demoniczne siły. Staliście się silniejsi, mocniejsi. Nauczania, które tutaj są głoszone, poselstwa, są coraz, są mocne, silne, coraz mocniejsze, coraz silniejsze. Ja słucham ludzi, słucham was, jak to głosicie, jak mówicie, siedzę, płaczę, Bóg mnie dotyka, więc jesteśmy naprawdę w bardzo, bardzo, bardzo fajnym, dobrym miejscu. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że to poczucie bezpieczeństwa, które zostało zbudowane, ta siła, która została w nas złożona i te umiejętności, doprowadziły nas do tego, że wielu z nas w pewnym sensie coś zaniedbało. Ja się z tym liczyłem, bo to było dla mnie normalne, że tak się stanie. Że takie zaniedbanie będzie, bo to było logiczne. Polega to na tym, że im większą opiekę wokół siebie czujesz, im silniejszą opiekę czujesz, im bardziej jesteś świadomy łaski, im bardziej jesteś pewny tego, że Bóg cię nigdy nie zostawi i nie opuści, gdy przychodzi do ciebie świadomość, że nie istnieje dla ciebie coś takiego jak grzech śmiertelny, że w ogóle co byś nie zrobił, to Bóg będzie z tobą, w ogóle wiesz, że pójdziesz do nieba, nawet jakbyś samobójstwo popełnił, w ogóle wiesz, w ogóle dochodzi do ciebie to wszystko, czujesz się w tym dobrze. Bardzo mocno się w tym czuć. I wiecie, co się zaczyna zdarzać. Zdarza się to, że wielu ludzi przestaje szukać Boga. No bo wszystko dostaje. Kiedy się słucha bardzo silnych, namaszczonych poselstw, to jest się nakarmionym, tak jakby się wypiło odżywkę. Żyje się tym i się funkcjonuje. A kiedy jest się w otoczeniu proroczym, masz jasno ukierunkowane rzeczy. I to powoduje, że twoje szukanie Boga, ono mizernieje, bo przychodzi do ciebie bardzo prosta, logiczna myśl. Mam, więc czemu miałbym się wytężać? No i wchodzimy na etap, przyjaciele, taki, że musimy rozpocząć budowę komór w
tej jakości, w jakiej jeszcze nie zostały zbudowane w naszym życiu. Komory, które były wcześniej, tak zwane komory walki, one są już przeszłością. Dzisiaj już wiesz, że nie musisz przebijać się notorycznie. Dzisiaj posiadasz umiejętność władania. Dzisiaj potrafisz uczyć innych tego, przekazywać to innym ludziom. Ale to nie oznacza, że masz być człowiekiem, który nie jest człowiekiem modlitwy i nie jest człowiekiem, który pogłębia twoją osobistą relację z Bogiem. Ja bym chciał o tym dzisiaj troszkę powiedzieć, bo to dotyka każdego człowieka, który jest w ruchu przebudzeniowym. Nie ma takiego człowieka, którego to nie dotyka. Rzadko kogo to nie dotykało. Rzadko. Rzadko. Na przykład taką rzadkością był Smith Wigglesworth. To była taka rzadkość. Bo ten człowiek do ostatnich swoich dni budował osobistą, głęboką relację z Bogiem. Do tego stopnia, że było to aż uciążliwe dla innych ludzi. Dostałem ostatnio jeszcze niewydany przekład książki Lestera Samrala, jeszcze jej nie ma, ja już ją dostałem i sobie ją troszeczkę, po troszeczkę zaczynam czytać. I Lester Samral opisuje tam w tej książce ludzi przebudzenia z perspektywy takiej, o jakiej nikt nie wie. I między innymi opisuje życie Smitha Wigglesworda z perspektywy takiej, o której nikt nie wie. Lester Samral opisuje to dlatego, ponieważ on odebrał od Boga kiedyś informację, żeby się przeprowadził na 2 lata do Anglii i rok systematycznie jeździł osobiście do Smitha Wigglesworda do domu. Sam. I siedział z nim. I to, co Smith Wigglesworth prezentował, to dla Lestera Samrala było coś, co było nie do przyjęcia nawet przez jego głowę. Smith go wpuszczał do domu, siadał z nim w salonie i mówił, a teraz poczytamy Biblię. I czytali Biblię. Czy Smith czytał? Sam tam słuchał. Kiedy skończył czytać, Smith mówił, teraz się będziemy modlić. I modlili się. Potem mówi, teraz my poczytamy Biblię. I siedział i mu czytał Biblię. A potem był obiad. Zjadali obiad. Smith wstawał z domu, mówi, a teraz idę odpocząć. I oznaczało to, żeby już Lester poszedł sobie. Smith był takim człowiekiem. Był człowiekiem, który przez osobiste, głębokie relacje z Bogiem doszedł do takiego stanu, że kiedyś pewien pastor zaprosił go do siebie na usługę, a potem wziął go do jednej z najlepszych restauracji w mieście. Piękna restauracja. Sami, wspaniale ubrani, cudowni ludzie, restauracja droga, więc klientela bardzo poważna. Smith, kiedy tam wszedł, rozejrzał się, wstał, wziął widelec, puknął w wazę. Mówi, przepraszam bardzo, zauważyłem, że nikt z was nie oddał chwały Bogu za to jedzenie, które tu jest. W związku z tym uważam, że zachowujecie się jak stado wieprzy. Chciałbym zauważyć, że wszystko, co macie na stołach, jest od Boga. I siadał. Skąd ta odwaga, skąd ta siła u tego człowieka? Stąd, że notorycznie, do końca swoich dni, przebywał z Bogiem. Było to dla niego ważniejsze niż wskrzeszanie zmartwych. Wypędzanie demonów, uzdrawianie chorych, modlenie się o innych ludzi. Był człowiekiem przebudzenia i nigdy się nie wycofał z czegoś, co uciekło wielu, wielu, wielu ludziom. I my wchodzimy w etap, przyjaciele, ponieważ jesteśmy ruchem progresywnym. Co to oznacza? To oznacza, że do końca funkcjonowania tego ruchu, czyli funkcjonowania naszego tutaj na tej ziemi, służba ta będzie się rozwijać, poszerzać, pogłębiać i będzie miała coraz silniejsze i cięższe poselstwo.
Nigdy nie zwolnimy tempa. Wiecie, jak ja na przykład biegam na siłowni, na bieżni, robię coś takiego. Im bardziej mi brakuje sił, tym szybsze tempo ustawiam. Dlaczego? Dlatego, że istnieją ukryte pokłady sił we mnie. Ja ich nie poznam, dopóki nie sięgnę dalej. A więc biegam sobie i wciskam dalej. Rozumiecie? Po prostu. Do oporu. Do oporu. Tak będzie szło do służby. Tak będziemy się rozwijali. Ale żeby to mogło mieć wszystko sens, to musimy mieć osobistą, głęboką relację z Bogiem, która przy tym wszystkim, co jest podawane, tak, z zewnątrz, tak, będzie stabilizatorem naszego życia. Ewangelia Marka 3:14 mówi tak: i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać do zwiastowania Ewangelii, żeby mieli moc wypędzać demony. I powołał ich, aby z nim byli. A więc zanim otrzymali poselstwo, jakiekolwiek inne, to ich pierwszym, nieodwołalnym powołaniem było to, aby z nim byli. Aby z nim byli. W Księdze Izajasza, 6 rozdziale, czytamy taki tekst, 6 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Księga Izajasza, 6 rozdział, od 1 do 9 wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od Jego potężnego głosu. Od tego potężnego głosu. A przybytek napełnił się dymem i rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozszerzony węgielek, który szczypcami wyjął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł: oto, dotknęło to warg Twoich i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów. Co się dzieje? Izajasz ma spotkanie z Bogiem. Osobiste, prywatne spotkanie. To spotkanie doprowadza Izajasza do tego, że wychodzi z kłamstwa na swój temat. Słyszeliście, jakie miał zdanie na swój temat? Jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Biada mi, gdyż zobaczyłem Pana zastępów. Widzimy, że Bóg nie odpowiada w ogóle na jego problem, bo ten problem nie jest problemem nieba. Perspektywa, to o czym mówił Michał. Bóg nie widzi tego, co czuje Izajasz, bo Izajasz krzywo czuje. Przylatuje anioł, bierze węgiel, w proroczym geście dotyka jego ust i mówi: odpuszczona jest Twoja wina. Rozumiesz? Czym jest ta sytuacja? To jest nowe narodzenie. Oczywiście on nie przychodzi nowego narodzenia, ale my mamy to widzieć w tym teraz. Jaki jest skutek tego? Bóg pyta, zaczepnie. Zaczepia. To zaczepny tekst. Kogo pośle? A on mówi: poślij mnie. Co się stało? Jeszcze 2 wersety wcześniej mówił: ja się do niczego nie nadaję. Jestem zerem. Ale za chwileczkę po ingerencji Bożej, tak, facet mówi: poślij mnie. I Bóg mówi: idź. Czemu go nie posyła wcześniej? Ponieważ wie, że on musi coś przeżyć. Tylko w osobistej, głębokiej relacji z Bogiem przeżywa się zmiany, które są stałymi zmianami. Tak jak przez wiarę przeżywa się stałe, wchodzą do życia stałe rzeczy, rozumiesz? Uzdrowienie przez wiarę jest trwałe i niezmierne, nigdy go nie straci. Uzdrowienie przez manifestację czyjejś wiary, rozumiesz? Jest okresowe, bo i tak musisz uwolnić swoją wiarę, żeby to utrzymać.
Przyjdzie do ciebie namaszczony człowiek, położy ręce, choroba odejdzie, tak? Ale jeżeli za 3 dni będziesz czuł się źle, to się nie dziw temu. Bo moc zadziałała, tak? Wszystko zniknęło, ale ty dalej musisz teraz swoją wiarą to utrzymać, bo inaczej kiszka, kiszka. Rozumiecie? Ale jeżeli wiarą coś przyjmiesz, to jest trwałe i niezmienne. Tego ci nikt nie wyrwie. Wszystko, co przyjąłem wiarą, jest stałe i niezmienne i to nikogo do tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje kaznodziei, który mi w tym pomoże. Rozumiesz, na czym rzecz polega? I teraz osobisty kontakt powoduje, że następują trwałe i niezmienne rzeczy. Trwałe i niezmienne. Przede wszystkim musimy mieć indywidualną, głęboką relację z Bogiem, gdzie wchodzi temat szukania, oczekiwania, adoracji. Rozumiecie? Odsyłam was do nauczań ze szkoły wiary. Kto z was nie był na szkole wiary, jest płyta za 4 zł, można ją kupić. Odsyłam was do nauczań na temat modlitwy, na temat przebywania z Bogiem. Odsyłam was do tego. Osobista, głęboka relacja z Bogiem. Musicie zrozumieć bardzo ważną kwestię, że w naszym życiu istotny jest tylko Chrystus. Tylko i wyłącznie Chrystus. Nasze zjednoczenie z Bogiem polega na tym, że nasze życie jest w Chrystusie ukryte. Ono się znajduje w Chrystusie. Rozumiecie? Ono jest w Chrystusie. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest możliwe przez Chrystusa. I teraz nasza relacja z Chrystusem, tak? Ona będzie generowała stałą i niezmienną moc, tak? Do tego, aby z tego zjednoczenia korzystać. Po prostu tak to działa, kochani. Indywidualne, stałe i głębokie obcowanie z Bogiem doprowadza nasze życie do stanu ustawicznego spokoju i duchowej orientacji. Nie tylko to, co przychodzi do ciebie z zewnątrz. Nauczania, poselstwa, proroctwa, atmosfera namaszczenia, to są wszystko rzeczy mega ważne i one są składową funkcjonowania w Królestwie Bożym. Składową. Ale punktem łączącym każdą z tych rzeczy jest osobista, głęboka relacja z Bogiem. Moja służba wynika z głębokiej, indywidualnej relacji z Bogiem, którą ja nadal pielęgnuję. Powiem wam o zmianach. Zmiany w mojej relacji z Bogiem są ogromne. Dzisiaj 15 minut koncentracji, tak? Na Bogu jest tym samym, co 10 lat temu 3 miesiące poszukiwać. 10 lat temu ja potrzebowałem mniej więcej 100 dni na zrobienie tego, co robię dzisiaj w 15 minut. Jest różnica? Ja bym dał. Dlaczego? Dlatego, że ja się dzisiaj nie przebijam. Wiecie, co jest najtrudniejsze w temacie w ogóle relacji z Bogiem? Przebijanie się zajmuje najwięcej czasu. Tak samo jak budowanie autostrad w górach, tak? Jest drobiazgiem, o ile mamy tunele. Ale jak nie mamy tuneli, to trzeba się przebijać przez skały i to zajmuje najwięcej pracy. Cóż to jest zrobienie metra? Drobiazg. Położenie szyn. Prawda? Ekipy wjeżdżają. Tylko wiesz, co jest potrzebne? Kanał. A wydrążenie kanału i zabezpieczenie go zajmuje najwięcej pracy. Kiedy się nawróciłem do Boga, moja relacja z Bogiem opierała się przede wszystkim na przebijaniu się. Dzisiaj ja się nie przebijam i dzisiaj ty też nie musisz się przebijać. Dzisiaj możesz korzystać z władzy.
Dzisiaj masz do dyspozycji potężne nauczania, potężne poselstwa, bardzo silne namaszczenie, proroczą usługę, duszpasterską opiekę, apostolski kierunek. To wszystko masz. Ale musisz to spiąć swoją osobistą, głęboką, prywatną relacją z Bogiem. To musi być dla ciebie number one. Nie wolno ci tego zaniedbać. Nie wolno ci kosztem słuchania kazań, rozumiesz? Zaniedbać komory na przykład. Nie wolno ci kosztem słuchania uwielbienia zaniedbać komory. Nie wolno ci tego zrobić. Nie wolno ci kosztem duszpasterskiej usługi, tak, zaniedbać komory. Pierwsze pytanie, ale zanim mi zadasz jakieś pytanie, to te pytanie powinno być zadane w twojej komorze Duchowi Świętemu najpierw. Zanim do mnie przyjdziesz na terapię, to najpierw powinieneś w komorze swojej, tak, wywalić to wszystko przed Bogiem, co potem wywalasz przede mną. Rozumiesz? Chrystus musi być zawsze pierwszy. Zawsze musi być number one. To musi być w ogóle coś, co jest priorytetem w twoim życiu. Nie bój się. To ci niczego nie zachwieje. To ci nie zachwieje potrzeby duszpasterstwa. Rozumiesz? To ci nie przeszkodzi w przyjmowaniu rzeczy z kazań. To ci nie przeszkodzi korzystaniu z uwielbienia i tak dalej, i tak dalej. Ale najpierw musi być osobista i głęboka relacja z Bogiem do końca twoich dni. I tu w ogóle nie ma bata. Ja ci wyłożę całe pismo. Ale najpierw ty musisz to pismo, tak, opracować w komorze. A potem przyjdź do mnie, ja będę wyłączał. Ale najpierw ty musisz to pismo, tak, czytać w komorze twojej. Rozumiesz, na czym rzecz polega? To jest bardzo ważna sprawa. To jest rzecz, wydawałoby się, banalna. I to nie jest banalna sprawa. Nie wolno ci mówić, o, jestem w super miejscu dzisiaj. Ja już nie muszę. Musisz. Podkreślam to słowo. Musisz mieć osobistą, głęboką relację z Bogiem. Wchodzimy w etap, tak, gdzie każdy z nas będzie coraz szerszym kanałem przepływu Bożego Królestwa. Każdy z nas. Coraz więcej będziesz uwalniał Bożej mocy do środowiska, w którym żyjesz. I pamiętaj, ty musisz być człowiekiem intensywnej modlitwy osobistej. Bo w innym wypadku, tak? Poślizgniesz się. W innym wypadku poślizgniesz się. To nie ma dwóch zdań. To jest tak, jak możesz sobie kupić super samochód, tak? I sobie pomyśleć, mam super samochód, ale nie będę na zimę zakładał zimowych opon. Twój samochód może być niesamowity, rozumiesz? A głupia, pieprzona szać rano na drodze załatwi cię na cacy. Załatwi twój samochód tak, jak załatwiłaby poloneza. Przez co? Przez to, że ci się nie chciało 30 zł dać. Rozumiesz? Na zmianę kół. A, szkoda mi czasu na zmianę kół. Mam tak super samochód, że nie potrzebuję zimowych kół. Potrzebujesz zimowych kół. Jak kiedyś jeździłeś rzęchem i potrzebowałeś do rzęcha zimowych kół, tak potrzebujesz do samochodu za 300 tysięcy czy 400 tysięcy zimowych kół. Po prostu no nie ma innej opcji. Rozumiesz, o co chodzi? Czym byś nie jeździł, musisz mieć w zimę zimowe koła. Bo cię w ogóle rozwali, środowisko cię rozwali. Tak? Nie możesz też mieć super samochodu i powiedzieć, o, mam samochód za 500 tysięcy, nie założę wycieraczek. Deszcz spowoduje, że nie będziesz widział. Wiesz, że potrzebujesz mieć szybę odsłoniętą zarówno w samochodzie za 500 zł, jak za 500 tysięcy? Rozumiesz? Nie możesz olać takiej drobnej rzeczy jak wycieraczki, bo to są rzeczy kluczowe. Modlitwa osobista, modlitwa, osobista relacja to rzecz kluczowa. I im bardziej idziemy do przodu, tym bardziej to jest ważne dla nas. Po prostu. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 36 werset.
Ewangelia Marka, 1:36. Szymon zaś i ci, co z nim byli, poszli za nim. Kto poszedł za nim? Ci, którzy z nim byli. Te słowo byli jest tym samym słowem, które Marek używa później, że powołał ich 12, aby z nim byli. To, że ci ludzie, była jakaś grupka ludzi, tam były dwie grupy ludzi. Jedna to była ta, która się trzymała Jezusa blisko, tak? I oni są potem nazwani apostołami. I była też taka grupa, która korzystała z usług Jezusa. Uzdrawiał ich, wypędzał demony, uwalniał Bożą moc. Ale zauważyliście, że oni za nim nie poszli. Poszli za nim ci, którzy z nim byli. Oni wiedzieli, gdzie mają pójść. Znali kierunek, rozpoznali kierunek. Można być w niesamowicie namaszczonym miejscu. Można być w centrum ruchu apostolskiego. Ale jeżeli nie ma się osobistej, głębokiej relacji z Bogiem, to nawet będąc w takim miejscu jak nasze, człowiek zaczyna błądzić. Nie ma bata, żeby nie błądził. Łatwiej jest mu wrócić z powrotem na tor, bo wiecie, w religijnym miejscu to jak wylecisz jak z orbity. Jak pójdziesz na bok, rozumiesz, to człowieku wyskoczysz, to się na człowieku znajdziesz, proszę ciebie, setki kilometrów od planety, ty nie wiesz, co jest. Aaa, nie wiem nic, tak? Tutaj się tak nie stanie. Ale można zbłądzić. Można zbłądzić. I coś ci powiem. Istnieje takie niebezpieczeństwo, którego nie znajdziesz w religijnym miejscu. W religijnym miejscu zazwyczaj główną masz. Rozumiesz, o co chodzi? No tam se kręcisz się, przyczyp się, jestem sługą Bożym. Jakby cię wziął wtedy pod ogień Boży i przeleciał cię Bożym przed ciebie palnikiem, to by się okazało, że ty jesteś cienki jak wiór, rozumiesz? Goły, przed ciebie nie masz nic, taki jesteś wiotki, taki wyjałowiony jak Irena Kwiatkowska z 40-latka, taki jesteś, taki wyjałowiony, nic nie masz. A w ruchu apostolskim ty masz, posiadasz służbę, posiadasz ludzi, którzy cię słuchają. Jesteś autorytetem dla wielu, rozumiesz, o co chodzi? I jak zboczysz, tak? To pamiętaj, powalasz pewien system, który został już stworzony. Rozumiecie, o co chodzi? Ty już nie jesteś sam. Wiecie, to jest proste rzeczy. I ci z was, którzy jesteście usługującymi, jesteście osobami publicznymi już dzisiaj. Przez te 3 lata wielu z was się stało publicznymi osobami. Publicznymi. Po prostu. Jako publiczne osoby jesteście punktami kontaktu z Bogiem. Ludzie odnajdują was w internecie. Ludzie słuchają was. Ludzie są zbudowani tym, co głosicie. Tym, co mówicie. Ludzie się rodzą na nowo w wyniku tego. I teraz, kiedy na przykład odchodzisz sobie w bok, tak? To pociągasz za sobą, tak? Masy ludzi w błąd. Właśnie. Dlatego ja tak bardzo torpeduję chorych przywódców w Kościele. Ja nie torpeduję ludzi, którzy są w Kościele i którzy chorują. Nie. Bo oni muszą lekarza znaleźć. Ale przywódcę, rozumiesz, to trzeba wziąć za łeb i go najpierw zdjąć ze sobą. Rozumiesz? Lewych pastorów, lewych przywódców, lewych proroków, w ogóle tę całą lewiznę. Za łeb do wora. Wóro mur, proszę ciebie, otworzyć, wyjąć i zapytać, czy uzdrowić. Tak? Taka reakcja w ogóle na, bo rozumiem, w ogóle, nie wiem, czy wy zauważyliście, Bóg nigdy nie miał żadnej litości dla chorych przywódców. Tak? On zauważył, cięcie. Tych ścinamy, tak? I ustanawiamy innych. Jezus jechał z przywódcami religijnymi jak z dzikimi świniami 24 godziny na dobę. Tak? Robił to samo. Paweł, rozumiesz, bez litości. Tak? Bo dla głupoty nie ma litości. Litość jest dla niewiedzy, a nie dla głupoty. Bo głupota to jest świadoma decyzja w pewnym sensie, rozumiesz? To jest przywódcą drażący według swojej głupoty. A więc my nie możemy sobie pozwolić, przyjaciele, na takie rzeczy. Indywidualna, głęboka relacja z Bogiem to jest twoje największe zabezpieczenie. Nic nie ma większego. Rozumiesz? Nic nie ma większego. Gdy masz ustawiczny kontakt z Bogiem,
to bezpieczeństwo jest częścią Twojego życia. Ty czujesz się bezpieczny. Wyraźnie słyszysz Jego głos i masz odwagę, aby realizować Jego wytyczne. Zrozumcie, najwięcej odwagi do życia człowieka przychodzi poprzez indywidualną relację z Bogiem. Jak ja przychodzę do mojego Boga, jak ja wstaję z kolan, rozumiesz, to ja w ogóle jestem Messerschmitt. W ogóle nie ma pata, rozumiesz? To jest najsilniejsze w moim życiu. Nic nie ma silniejszego. Nic. Czy wy w ogóle wiecie, że ja w ogóle dzisiaj to jedynie kogo słucham na stałe, no nie? To ludzi, którzy usługują w naszej służbie. I ja się buduję ludźmi, którzy usługują. Ja 100 razy w ogóle wolę posłuchać człowieka, który jest w naszej służbie, bo ja jestem dotykany przez Bożego Ducha i mnie to zmienia, niż mam posłuchać do jakiegoś tam popaprańca, proszę Ciebie, który będzie tam głodne kawałki jakieś fajne, wiesz? Tylko dlatego, że od niego służba jest sławna. Rozumiesz? Bo oni i klat też byli sławni. W ogóle to nic nie znaczy, nic nie znaczy. Ja, człowieku, Franciszek też jest sławny. Jarek Czwajka, turysta, człowieku, jaki był sławny? Znaczy, Jan Paweł II. Ustawiczne przebywanie z Bogiem wynosi Chrystusa na czoło naszego życia. Wiesz, kiedy Chrystus jest wynoszony na czoło naszego życia? Kiedy Ty przebywasz z Bogiem. Nigdy nie będziesz tak święty, żebyś nie musiał przebywać osobiście z Bogiem. Nigdy nie będziesz tak silny, żebyś nie musiał osobiście przebywać z Bogiem. Nigdy, nigdy, nigdy nie będziesz mógł na tej ziemi poruszyć się, rozumiesz, inaczej niż w Chrystusie. Nigdy. Zrozum tą rzecz. Ja jestem nieśmiertelny w Chrystusie. Ja jestem nie do zwyciężenia w Chrystusie. U mnie zawsze... Dlaczego ja się nie boję niczego? Czemu ja nie mam kompleksu? Bo Chrystus jest z przodu u mnie. Chrystus jest z przodu. Ja w ogóle nie patrzę na siebie. Ja patrzę w lustro i widzę Chrystusa. Żebym się uparł, namalował. Rozumiesz? Może właśnie, namaluję Chrystusa moją twarzą. Chociaż to nie jest głupi pomysł. Ja się o to pomogę. Jeszcze nie widziałem Chrystusa z moją twarzą. Są takie głupie. Może będą mnie czcić gdzieś na przykład. Lepiej mnie niż taki obraz gdzieś. Rozumiesz, o co chodzi? Przynajmniej numer telefonu napiszesz na dole, skontaktują się. Na obrazie nie napiszesz, co napiszesz. Tak, niech lepiej Ciebie czczą. Ja mówię śmiertelnie poważnie. Niech lepiej czczą Ciebie, bo Tobie jest Chrystus. Ale żeby Chrystus mógł prawidłowo działać w Twoim życiu, musisz z Nim przebywać. Nie ma opcji. Musisz być uzależniony od swojej komory. Uzależniony. To musi być Twoje. To nie będzie takie samo, jak kiedyś było. Nie będzie przebijania się. Nie będzie torpedowania, walenia w głowę i niewiedzenia, kim jestem. Wiesz, kim jesteś. Dzisiaj to już nie tak działa. Ja dzisiaj przychodzę do Boga, rozumiesz? I mówię, wywyższam Cię, Królu. Dziękuję Ci, że z Tobą siedzę na tronie. Są moje modlitwy. Dziękuję Ci, że jestem jak Ty. Wywyższam Cię, Panie. Mam Twój głos i Twoje oczy. Słyszę, jak Ty, Jezus, myślę Twoimi myślami. To są moje modlitwy. 10 lat temu to były inne modlitwy. 10 lat temu to było, Panie, prowadź mnie. Panie, pomóż mi. Panie, objaw mi. Ja się tak nie modlę. Panie, objaw mi, pokaż mi, zrób coś. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja jestem jedno z Bogiem. Ja się modlę z innej perspektywy w ogóle. Ja mówię, Boże, ja dziękuję Ci, że ja teraz wstanę z kolan, tak? I urwę diabłu łeb i nasram mu w szyję. Boże, dziękuję Ci za to, że mam tą siłę Chrystusa. Rozumiesz? To jest to. To jest to. Ja nie mówię, Panie, Ty to zrób. Panie, pomóż mi! Ja się nie modlę, pomóż mi! Ja się nie przybijam, nie walę głową w mur. Bo mur został powalony. Ja przychodzę do mojego Boga jako król. Jako król. Klękam na kolana przed moim Bogiem jako król. Rozumiesz? To jest inna rzecz. Ja inaczej myślę dziś. Inaczej myślę. Ale to nie oznacza, że Chrystus nie stoi na pierwszym miejscu.
to nie oznacza, że jeżeli ja jestem jak Bóg, tak? To, że ja nie jestem w Chrystusie. Ja jestem w Chrystusie. I tylko to, że jestem w Chrystusie, czyni ze mnie, tak? Takiego jak Chrystus. Bo ja nabieram tam siły, mocy przerobowej do działania. Rozumiesz? Ja się łączę. Nie ma takiej opcji, żeby bez głębokiego i ustawicznego obcowania z Bogiem można było prawidłowo funkcjonować w Królestwie Bożym. Nie ma takiej opcji. To kontakt z Bogiem wpływa na jakość naszego życia. Rozumiecie? Jeżeli chcecie pogłębić jakość waszego życia, to zapraszam do komór waszych. Rozwincie to zupełnie w inny sposób niż wcześniej. Bez przepijania się, bez walki. Nie przychodź, będę teraz walczył. Ludzie przychodzą często, idę torpedować bramy nieba. Ja mówię, co idziesz robić? Torpedować bramy nieba? Czy ty kiedyś poszedłeś kupić sobie dwie laski dynamitu, wywierciłeś dziury we własnym mieszkaniu, włożyłeś, to się podpaliłeś, wróciłeś, żona stoi, patrzy się, wywaliłeś drzwi. Ha, jestem! Kretynie, co zrobiłeś? No jak to, co zrobiłem, kochanie? No w ogóle rozwaliłem zaporę. To nie zapora, tylko drzwi! Wziąłeś klucz? A mam. Po coś wysadził drzwi? Bo się przyzwyczaiłem do walki. Tak robi wiele ludzi. Nie o takiej komorze mówię. Nie walczymy tam. Rządzimy tam. To jest coś innego. Wyjmujemy klucz. Tak i malutkim ruchem, tak? Odsuwają się potężne zasuwy. Bo to są nasze drzwi, to jest nasz dom, to jest nasz klucz. Tak? Rozumiecie, na czym rzecz polega? To jest inna forma modlitwy. To jest inna forma relacji. Ale ta relacja musi istnieć. Rozumiesz? Drzwi trzeba otworzyć, tak czy inaczej. Rozumiecie? Już nie wyważając je, nie wywalając jak kiedyś, nie walcząc, nie tupiąc nogami, tak? Nie krzycząc, ale po prostu otwierając. Relacja z ludźmi, relacje z ludźmi będą wprost proporcjonalne do swojego obcowania z Bogiem. Wiesz o tym? Chcesz mieć lepsze relacje z ludźmi? Chcesz, żeby w twoich relacjach z ludźmi manifestował się Bóg, to musisz przebywać z Chrystusem. Z Chrystusem. W ogóle my z moją żoną funkcjonujemy, jak funkcjonujemy, bo my z Bogiem przebywamy. Przez takim dwóm typom jak my, to by się w życiu razem nie udało. Rozumiecie, jak gdybyśmy my nie przebywali z Chrystusem, oczywiście. To jest w ogóle nierealne. To w ogóle to nierealne. Jak my byliśmy w świecie, rozumiecie, to my prowadziliśmy po prostu, ja ją maltretowałem, tak, a ona w tym wszystkim wyrażała swoją opinię na przykład. Cały czas, bez względu na siłę nacisku, na zawsze miała coś do powiedzenia. To nie była kobieta z cyklu, że ja coś tam zrobiłem i ona nic nie powiedziała. Ona cały czas. Ja się rozchodzi. W ogóle tacy ludzie nie mogą ze sobą normalnie żyć. Ale zaczęliśmy się koncentrować na Chrystusie. Doszliśmy do miejsca, w którym Chrystus stał się number one. Zaczęliśmy to pogłębiać i poszerzać. I to wpłynęło na nasze wzajemne relacje. To samo jest z każdą inną relacją. To się nie zastanawiamy nad tym, jak ułożyć relacje z drugim człowiekiem. My kierujemy się na Chrystusa. Uwierzcie mi, że prawidłowa relacja z Chrystusem wpłynie na wasze relacje z ludźmi. Wielu z was nie jest w stanie w ogóle nawiązać prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Bardzo możliwe, że właśnie to jest powodem, że twoja komora kuleje, że to ona jest nieprawidłowa. Ona jest słaba. Walczysz z człowiekiem, zamiast przebywać z Bogiem. Rozumiesz? Kiedy masz taką relację, to odchodzi strach i zniechęcenie. Życie nabiera sensu i smaku. Rozumiesz? Odchodzi strach i zniechęcenie. Odchodzi. Wielokrotnie nie potrzebujesz drugiego człowieka, aby cię podniósł. Sam Chrystus podnosi cię, bo przebywasz z Nim. To jest to. On cię podnosi. Tam powstają najpotężniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o mój przekaz do innych ludzi.
w mojej komorze. Rozumiecie? Tam powstają moje zapisy, myśli, które do mnie przychodzą. To wszystko jest wynik komory. Spójrz, Izajasz 26:20. Jaka prosta rzecz. Izajasz 26:20. Dam Ci taki przykład. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Wiesz, co to w ogóle jest? Tam Jeruzalem, komnaty Jeruzalemu były określane jako komora, wejście do Boga. Wejdź do swoich pokojów. Co to jest? Wejdź do swoich pokojów. To oznaczało wejść do komór modlitewnych. Tam przeczekasz gniew. Jaki gniew? Wiemy, że tu nie chodzi o gniew Boga na nas dzisiaj. Ale tu chodzi o to, że komora na przykład doprowadza do tego, że gniew, który jest uwalniany przez demoniczne siły wokół nas, rozumiecie? Raptem zaczyna znikać. Bo wszedłem do komory. Ja wychodzę z komory, a już nie ma gniewu, tak? Nie tylko diabeł nie szaleje, ok? Ale nawarił w pory i tak siedzi. Człowiek we własnych odchodach. A Pan wyszedł z komory. Przed chwileczką była walka, a teraz patrzysz, a on zwalony siedzi koło ciebie. Co robisz? Nawet nie dotykasz. Wzywasz aniołów sprzątających. Boże, poślij sprzątających aniołów, niech usuną gnój. Bo Pan idzie. Rozumiesz, o czym ja mówię? Zrozum. To jest napisane jak wół. Weź do pokoju swoich. Skryj się w nich, aż przeminie gniew. Spójrz na to w duchu. Zobacz tą rzecz. Przeciwnik wysiądzie, widząc, że ty masz osobistą relację z Bogiem. Nie płaczliwą, tak? Tylko królewską. Ja dzisiaj, idąc do komory, idę na audiencję. Na audiencję. Ja idę do króla. Jeszcze raz przypomnę niesamowicie duchowy film pod tytułem Piksele. Zachęcam do oglądania. Gdzie dwóch ludzi jest kolegami od małego, grają w gry, rozumiecie? I potem jest przeskok około 30 lat do przodu. Jeden z nich jest człowiekiem zakładającym kaplówki, a drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych. I dalej się kuplują. Gość od kaplówki chodzi w jakichś pomarańczowych spoderkach, w jakiejś takiej katanie, ale zawsze może wpaść do swojego kumpla, do Białego Domu. Rozumiem, że to chodzi, wszyscy go znają. On wchodzi, siema, siema, siada, proszę ciebie, i gada sobie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiesz dlaczego? Bo oni się znają od małego. Od małego się znają. Nie potrzebuje się ubrać fajnie. W pewnym momencie ten prezydent go pyta, ty byś nie mógł się założyć czegoś lepszego? On mówi, nie no, mówi, tak wiesz. Na pomarańczowo w krótkich spodenkach do Białego Domu. Do ochroniarzy siema, do generała siema. Rozumiesz? Chcę, żebyś zobaczył to. Zobacz Psalm 27:5-6. Psalm 27:5-6 werset. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowam je w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy oczkach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Zobacz. Skrycie w dzień niedoli. Komora. Gdzie się kryjemy w dniu niedoli? W komorze. W komorze. W intensywnej, osobistej relacji. Tam się kryjemy w dniu niedoli. W dniu niedoli nie kryjemy się w nauczaniach, w głoszeniach, w poselstwach. W dniu niedoli nie kryjemy się w uwielbieniu. W dniu niedoli nie kryjemy się w relacjach z innymi ludźmi, w duszpasterstwie, apostolstwie czy czymkolwiek innym. W dniu niedoli chronimy się w intensywnej, osobistej relacji z Bogiem. On cię skryje w dniu niedoli. On osobiście. Dalej, postawi wysoko na skalę. Co się w ogóle dzieje? Gdzie jest podniesienie? Gdzie jest wywyższenie? W komorze. To w komorze On cię stawia wysoko. W
Potem służba, działanie w służbie to są tylko rzeczy, które się dotyka. Idziesz głosić. Dlaczego? Bo stoisz wysoko. Nie jest problemem dla ciebie wyjść na ulicę. Nie jest problemem dla ciebie zorganizować się tak w pracy, żeby być na godzinę 17:20 w ogóle na ulicy z Bartkiem i z Martą. Nie ma problemu, żeby być wieczorem z Olą i z Damianem pod palmą i głosić Chrystusa. Nie ma problemu. Wiesz dlaczego? Bo komora jest prawidłowa. Pozostałeś podniesiony wysoko, już nie ma bata. Komora. Zniesienie głowy nad nieprzyjaciół. Gdzie zaczynasz górować nad nieprzyjaciółmi? Ludzie, ja w swojej intymnej relacji z Bogiem widzę poniżenie moich wrogów. Ja widzę tam poniżenie. Ja nie widzę poniżenia wrogów, kiedy wróg przede mną staje. Kiedy wróg przede mną staje, to ja nie walczę. Ja realizuję to, co widziałem w komorze. Ja w komorze góruję nad swoimi wrogami. To tam zachodzi panowanie. To tam zachodzi panowanie. Składanie ofiar, czyli poświęcanie siebie. Gdzie jest poświęcanie siebie? Nie w sytuacjach trudnych, tylko tam w komorze są decyzje, że ja kładę życie. Ja swoje życie w komorze położyłem. W komorze, a potem już mi szło łatwo, kiedy trzeba było to robić. Rozumiesz, o co chodzi? Potem jest łatwo. Potem można już, ale to w komorze są decyzje. Boże, poddaję się Tobie. Boże, ja decyduję się na to, aby położyć swoje życie. Okrzyki radości. Gdzie następuje manifestacja radości? W mojej komorze. Dlaczego ja w kościele mogę być wolny? Czemu ja nie stoję, proszę ciebie, jak na weselu u szwagra, proszę ciebie, jestem załamany, rozumiesz? Jak tak tu ty za, tylko po prostu ja jestem wyluzowany. Wyluzowany. Po co? Bo ja mam wyluzowanie z komory. Ja w komorze jestem wolny. Ja w komorze jestem radosny. Ja się w komorze śmieję. Rozumiesz, o co chodzi? W komorze. Moje intymne relacje z Bogiem. Chodzę po łące i semiałcze, tak? On duży kot, ja mniejszy kot. Tak semiałczymy we dwóch. Ja potem mogę w kościele. Ja potem mogę wśród ludzi. To w komorze pękły moje kompleksy, rozumiecie? To w komorze pękły mi kompleksy. W komorze mi pękły kompleksy. Bliskość generuje każdą formę uwolnienia i wzrostu. Bliskość. To bliskość generuje każdą formę uwolnienia i wzrostu. Proszę zrozumcie to. Chcę wasze umysły przekierować. Chcę priorytety, żebyście zmienili. Wszelka zewnętrzna ingerencja Boga jest na drugim miejscu. Wszelka zewnętrzna ingerencja jest na drugim miejscu. Proszę zrozum to, ustal to w sobie. Ale na pierwszym miejscu jest zawsze indywidualna, głęboka relacja. I to tam następuje pierwotna ingerencja. I ona jest najważniejsza. I chcę wam ostatnią rzecz przeczytać z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału, od 2 do 8 wersetu. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od 2 do 8 wersetu. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak wyschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie miłuje Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Ty musisz ten werset rozumieć z perspektywy przebywania z Bogiem. Tu nikt nie mówi o tym, że Bóg cię odrzuci. Tu nikt nie mówi o tym, że Bóg cię, dlatego że jesteś niegrzeczny, niedobry, nie przestrzegasz przykazań, Bóg cię odtrąci. Te wersety o tym nie mówią.
Te wersety mówią o tym, że są dwie kategorie ludzi, którzy jedna kategoria, która intensywnie przebywa z Bogiem, a druga, która nie przebywa intensywnie z Bogiem. I ta, która nie przebywa intensywnie z Bogiem, nie doświadcza tego, co tamta. Tamta doświadcza manifestacji życia non-stop, a ta schnie. Ja mam dużo do czynienia z chrześcijanami, którzy mówią, jakiś taki mam trudny okres. A ja mówię, a ja nie mam trudnego okresu od 2001 roku, Holender, no. Rozumiesz? 17 lat chodzę z Bogiem, nie miałem trudnego czasu łaski. Siebie nie trafił. Nie trafiła mi się chrześcijańska depresja, nie trafiło mi się załamanie nerwowe, nie trafiła mi się chęć odejścia od Boga. Ludzie mówią, czasami pytają, ty miałeś kiedyś ochotę odejść? A ja mówię, ale co to znaczy? No odejść, czy no tak, żeby wrócić do świata. Ja mówię, człowieku, ty w ogóle nie wiem, czy ty w ogóle rozumiesz, o czym ty do mnie rozmawiasz. Jak to wrócić do świata? Przecież ja spaliłem za sobą wszystkie mosty. Ja miałem taką zasadę, że przeszedłem jakąś przestrzeń życiową, natychmiast paliłem most. Paliłem most. Natychmiast. Ja na przykład natychmiast wszystkim ludziom mówiłem, że Jezusa spotkałem w życiu. Wszystkim. To jest bardzo proste. Na przykład chcę, żeby się ludzie ciebie nie czepiali ze świata. Powiedz im, że Jezusa spotkałeś. Zrobię się twarz o twarz w pracy, w szkole, gdziekolwiek. Mam tutaj takie... spotkałem Jezusa. Nie wszystkim chciałem powiedzieć wam tutaj. Tak? Ja kiedyś dałem przykład tego. Byliśmy w restauracji jednej i ja krzyknąłem, pokazując coś komuś, tak? W jaki sposób się to robi. Krzyknąłem, mówię, halleluja, tak? Jest konsternacja. Kiedyś w autobusie zacząłem krzyczeć na temat Jezusa coś, przecież mi się ludzie nie odzywali 50 km później. Od razu w ogóle nie masz takich ludzi, których nie chcesz mieć wokół siebie. To nie jest problem. Wiesz, o co chodzi? Wziąłem megafon kiedyś, nasze miasto ma 8 tysięcy ludzi, załadowałem baterię, przeszedłem po tym mieście 2 godziny, ogłosiłem Ewangelię przez ten megafon. Człowieku, automatycznie oddzielone ziarno od plew, pewnie ludzie już się nigdy nie odezwali, nie zadzwonili, nie zapytali, o co chodzi. Rozumiesz? Schodzili mnie z drogi, nie ma problemu. Bo chcę wam pokazać moc działania Chrystusa. Tak? Chodzi o to, że Bóg mówi dziś do ciebie prostą rzecz. Przebywaj ze mną. Postaw mnie na pierwszym miejscu. Uciekaj we mnie, chowaj się we mnie. W ogóle zrób coś sobie takiego ze mną, czego jeszcze nie zrobiłeś do tej pory. Zrób coś sobie takiego ze mną. Jestem Chrystus. Jestem w ogóle ten w ogóle główny czpień twojego życia. Ze mnie wyrastasz. W ogóle skorzystaj z tego. Rozumiesz? Zobaczysz, co się będzie działo. Idź głęboko, bez lęku. Nie przychodź do mnie bez przerwy, nie biadol. Bo ludzie biadolą, siedzą, biadolą przed tym Bogiem. To nie rób, to nie jest komora. Komora to nie jest biadolenie ciągle. Komora to jest w ogóle wchodzenie w relacje z Nim, w kontakt. Uwielbianie, wywyższanie. Zachęcam jeszcze raz do przesłuchania, nauczania na temat modlitwy, bliskiej relacji z Bogiem ze szkoły wiary. Kupcie płytę albo znajdźcie w internecie. Chrystus musi być na pierwszym miejscu. Rozbudowywuj komorę swoją. Ok? To nie chodzi, że masz spędzać ogromne ilości czasu. Ja cię nie spędzam wielkich ilości czasu z Bogiem, bo ja nie mam tak. Ja mam w ogóle coś innego. Ja w ogóle chodzę, ja cię chodzę w komorze, ja chodzę. To jest w ogóle takie przeciwne. Chodzę, w ogóle ja cały czas przeżywam jakiegoś Chrystusa w ogóle. Chodzę i w tego Chrystusa przeżywam. Przeżywam Chrystusa, cały czas coś się tworzy we mnie. Ja się odwołuję do Niego. Cały czas z Nim rozmawiam. Ja nie mam czegoś takiego, że siedzę, a w moich myślach człowiek jakieś parowozy jeżdżą. Rozumiem? No ale nie wiem, co to w ogóle za historia jest. Ludzie siedzą, gdzieś myśli mają, gdzie masz myśli? W Singapurze. Gdzie ty jesteś w tej głowie swojej? Ja taki marzyciel jestem. To mówię, człowieku, marzyciel, ty masz używać swojej świętej wyobraźni, tak? Do tego, aby tam kreować Chrystusa działającego, tak? A nie ty marzyciel jesteś. No, marzyciel, człowieku. To trzeba jeszcze do tego zacząć ćpać, bo to często w ogóle na trzeźwo, to nie można marzyć na tym świecie. No bo to czego takie wszystko szare i marne. Tak?
Chrystus na pierwszym miejscu. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czyli jeżeli wy nie będziecie w bliskim kontakcie ze mną, to wasze życie będzie mizerne, słabe. Nawet jeżeli będziecie w bardzo silnym miejscu przebudzenia. Rozumiecie? Jedna z osób proroczo zorientowanych powiedziała mi, u nas tutaj, że widziała naszą wspólnotę. Tak? Szeroko pojętą naszą wspólnotę. Jako pewnego rodzaju, tak jakby podzieloną na dwie części ludzi. To jest to, o czym ja dzisiaj mówiłem, bo to na podstawie tego proroctwa też mówiłem. Jedni trzymali tarcze i miecze w górze, inni w dole. Wszyscy mieli tarcze i miecze, bo w naszej formacji duchowej wszyscy są uzbrojeni. My wszystkich uzbroiliśmy. Tu nie ma dwóch zdań. Tu nie ma ludzi nieuzbrojonych. Tylko teraz co ty z tym zrobisz? Czy będziesz trzymał tarczę i miecz? O, mam tarczę. Może sobie jajka usmażę. Mam miecz. Pokroję szczypiorek. Rozumiesz? Nie, nie masz tarczy i miecza po to, żeby sobie jajecznicę skrobać. To jest tarcza wiary. Tak? I to jest miecz słowa. Rozumiesz? Za pomocą tego się rządzi. Ochraniasz się tym, idziesz sobie do przodu, nic ci się nie dzieje, tak? I bez żadnego problemu łucisz przeciwnika i to się nawet nie nazywa walka. Rozumiesz? Taki stretching duchowy. Takie kardio duchowe. Rozumiesz? Po prostu kardio duchowe. To ładna nazwa. Serca niszczy wroga. Przyjaciele, chcę, żebyście budowali wasze komory na zupełnie nowej przestrzeni dzisiaj. Nie przebijajcie się, nie spędzajcie mnóstwo czasu. Wchodźcie w Bożą obecność, tak? I niech to będzie punkt zespolenia wszystkiego, co posiadacie. Korzystajcie z nauczań, z poselstw, z zgłoszeń, tak? Korzystajcie z wykładów, z duszpasterstwa, z perspektywy proroczej, z kierunku apostolskiego. Korzystajcie z przyjaźni wzajemnych, które macie, z miłości, która jest wokół. Korzystajcie z tego, ale osobista relacja z Bogiem musi to wszystko spinać. Wstańmy proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za to poselstwo do ludzi. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i dziękuję Ci, Ojcze, że te rzeczy będą w ludziach, Ojcze, kwitły i wydawały owoc. Ojcze, dziękuję Ci, że powstaje nowy czas. Czas, w którym ludzie budują nowe komory. Komory, w których, Ojcze, będą jeszcze bliżej, jeszcze głębiej powiązani z Tobą, Jezus. Komory, w których nie będą się już przebijać, ale na podstawie tego, co już zebrali, będą zarządzać i będą odpoczywać. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie, potężny, wielki Boże, i ja wzbudzam, Ojcze, tą intymną relację w życiu każdego z tych ludzi, Ojcze. Ojcze, ja wywyższam Cię, Boże. Ojcze, my to wzbudzamy autorytetem Kościoła. My to ustanawiamy w życiu. My mówimy, że Chrystus jest na pierwszym miejscu. Ojcze, my spinamy naszą indywidualną, głęboką relacją z Tobą wszystko to, co nam dałeś, Boże. Wywyższamy Ciebie, Królu. Jesteśmy w Tobie ukryci. W Tobie się poruszamy. Ty idziesz przodem i Ty zaspokajasz nas z każdej strony. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.